Siema, Tajtori, to jest strasznie ważny odcinek, koniecznie wysłuchajcie go od początku do końca, no bo od tego może zależeć, czy w przyszłości wasze konto w Brawl Stars zostanie zablokowane, czy jednak normalnie będziecie mogli na nim grać. Proszę, naprawdę widzowie, wysłuchajcie ten filmik do końca, nie przewijajcie, bo to co wam powiem jest naprawdę mega ważne i działo się w ostatnich dniach w Brawl Stars. Zanim dokładnie wytłumaczę wam o co chodzi, jeśli możecie, zostawcie łapkę w górę pod tym odcinkiem, żeby jak najwięcej osób zobaczyło ten filmik, bo każda łapka w górę, no, powiększy zasięg pod tym filmem, dzięki czemu więcej osób będzie mogło to zobaczyć i nie dać się nabrać na to, co robią pewni oszuści w Brawl Stars, przez to mogą być zablokowane nawet wasze konta. A więc o co chodzi, moi drodzy? Ostatnimi dniami był taki wielki bug w Brawl Stars, który został wywołany przez pewnych oszustów na Twitterze. Wrzucili oni taki filmik, w którym to powiedzieli, że można zgarnąć nowe, darmowe skiny, które jeszcze nie wbiły do gry. Że po prostu jest taki błąd w Brawl Stars, taki glitch, dzięki któremu możecie szybciej zdobyć te skiny. No na pierwszy rzut oka już to wygląda trochę podejrzanie, no bo przecież te skiny normalnie jeszcze nie wbiły do gierki, a oni tam powiedzieli, że możecie sobie wybrać jakiego tylko skina chcecie z tych nowych, które jeszcze nie wbiły. I był bardzo prosty sposób, który pozwalał niby te skiny zdobyć. I w sumie był to sposób, który nic nas nie kosztował, nie był on jakiś trudny do zrobienia, dlatego dużo osób dało się na to nabrać i dali się na to nabrać nawet niektórzy pro playerzy, nawet niektóre osoby, które miały ponad 100 tysięcy pucharków. Już powiem wam, o co dokładnie z tym chodziło, ale zanim do tego przejdę, jeśli możecie, zostawcie suba na moim kanale, bo jak wyjdzie jakaś kolejna taka rzecz w Brawl Stars, o której będziecie musieli wiedzieć, to ja jak najszybciej się dla was o tym poinformuję, więc warto mieć subika, żeby być z wszystkim na bieżąco. Z góry dziękuję widzowie, lecimy po milion, naprawdę już się strasznie do tego zbliżamy i jestem wam strasznie wdzięczny. No więc dobra, zacznijmy od tego, że ten wielki bug w Brawl Stars już jest naprawiony dzięki twórcom Brawl Stars, którzy zobaczyli to i dosyć szybko się kapnęli. No i na szczęście wczoraj usunęli tego buga, o czym nawet napisał sam Dani, że ten błąd już jest naprawiony, że wszystko z tym już jest okej. Ale nie zmienia to faktu, że w przyszłości takich sytuacji może być dużo, dużo więcej. I mimo, że ten bug jest teraz naprawiony, to nie znaczy, że za jakiś czas nie pojawi się kolejny bardzo podobny bug do tego, a myślę, że powinniście to wiedzieć, bo to jest bardzo popularna rzecz, zwłaszcza za granicą, ale w Polsce o tym błędzie aż tak dużo ludzi nie słyszało. Z jednej strony na szczęście, no bo przez to nie daliście się nabrać, ale z drugiej strony warto o tym wiedzieć, żeby w przyszłości nie dać się na coś takiego nabrać. Ja wam dzisiaj o tym powiem. Więc po kolei, jak wygląda z tym cała sytuacja? Na Twitterze pokażę wam oryginalny filmik związany z tym bugiem i zobaczcie, ile osób go zobaczyło. 857 tysięcy ludzi zobaczyło filmik z tym bugiem. Został nawet on zgłoszony przez masę ludzi, co pokazuje Twitter, że ten filmik jest fejkiem i oszustwem. Gdy wejdziemy sobie w ten filmik, widzimy, że są tutaj dwie osoby w lobby, które mają nowego skina do Sandy, który przecież jeszcze nie wszedł do gry. Jedna z tych osób nawet ma nick Kot Ark. Oszuści specjalnie zmienili ten nick, żeby podszyć się pod Arka, który jest, no, oficjalnym komentatorem i też bardzo znanym youtuberem z zagranicy z Brawl Stars. I zrobili to po to, żeby ten filmik ich wyglądał dosyć realnie, żeby ludzie się nabierali. Oszuści ci wiedzieli dużo wcześniej o tym, że w Brawl Stars mieliśmy pewnego buga. O, swoją drogą, mój klan zdobył 1000 jajek i dostanę sobie 25 gemów, więc bardzo fajnie. Możecie mi napisać w komentarzu, ile wy już macie jajek zebranych w klanie. Ale nie o tym jest ten dzisiejszy odcinek. Oszuści znali tego buga, który polegał na tym, że jak wbiliśmy sobie w bitwę dla znajomych i następnie kliknęliśmy sobie dowolną mapkę z batalii, po prostu z tego trybu, jakim jest batalia, proszę bardzo, wbiliśmy w ustawienia i włączyliśmy sobie mecz mocy, no i wyłączyliśmy wszystkie boty, no to gdy odpaliliśmy giereczkę, no to gra ta się lagowała i nie dało się z tego meczu wyjść. Nieważne, co byście robili, te mecze cały czas leciały. Czas meczu mijał, zaczynał się kolejny mecz. Czyli po prostu nie dało się wyjść do menu, nic w Brawl Stars nie mogliście zrobić. Jeśli wyłączaliście giereczkę i znowu wbijaliście do Brawla, to i tak odradzało was w tym trybie, jakim jest batalia na bitwie z botami, których tam w sumie nawet nie było i był to niekończący remis. Tutaj macie screeny, gdzie ludzie mieli nawet ponad 200 gier z rzędu, które im się rozegrały i nic nie mogły zrobić. Pomyślcie sobie, jedna runda trwa tam, dajmy na to, nie wiem, z 3-4 minuty, to oni mieli takich rund ponad 200 i w tym czasie nic nie mogli z Brawl Stars zrobić. Tu kolejny screen, gdzie ktoś miał ponad 100 takich gierek. I teraz uwaga, skoro ponad 858 tysięcy ludzi widziało ten filmik na Twitterze, to pomyślcie, jak duża liczba ludzi musiała się na to nabrać. Nabierali się nawet na to pro playerzy, czyli osoby, które mają ponad 100 tysięcy pucharków. Pozwólcie, że ja teraz szybko pokażę wam ten filmik, o co w nim w ogóle chodziło, nie? Więc uwaga, włączamy ten filmik i zwróćcie uwagę. Na początek mówili, że trzeba wbić sobie właśnie do tej gierki ze znajomymi, usuwacie wszystkie boty, no i dajecie tryb, jakim jest batalia. Tak to miało wyglądać. No i jeszcze trzeba pamiętać o tym, żeby włączyć ten power match. Oczywiście teraz już ten bug jest naprawiony. Twórcy Brawl Stars szybko zareagowali. Gdy gierka się wczytywała, ja wam tutaj zatrzymam, oni pokazali na tym filmiku listę skinów, które możecie sobie wybrać. Jednego z nich będziecie mogli dostać za darmo. No już to brzmiało trochę jak scam, ale ludzie i tak się nabierali. No i przykładowo, jak chcieliście tego skinka do Sandy, no to chodziło w tym o to, żeby podczas wybierania banów i pików wziąć sobie właśnie Sandy. I on trzeba było wybrać jako postać, którą będziecie grali. No i gdy gierka wam się wczytywała, to niby miało wam wywalić grę i cofnąć was do lobby, tak jak jest na tym filmie. No i później
później wystarczyło wejść po raz kolejny do Brawl Stars, no i w lobby, i gdy wyszliście z tego meczyku i wbiliście właśnie w Sandy, wbiliście w skinki, no to tam czekał na was ten nowy skin, jakim jest Nightmare Sandy. Oczywiście to wszystko nie jest prawdą, to wszystko to był fake. I po prostu oszuści w tak chamski sposób chcieli wykorzystać ludzi, żeby oni się nabrali na ten błąd, żeby zablokowało im Brawla, no bo niektórzy przez ten błąd nie mogli wejść na Brawl Stars przez cały dzień. W sensie mogli wchodzić, ale nie mogli w nim nic robić, bo leciała im ta gierka na trybie batalii. Więc sami widzicie, że sprawa jest naprawdę słaba. Tutaj jeszcze raz mam się tam tego screena, gdzie Dani o tym nawet napisał. Na szczęście twórcy szybko to naprawili i już to ogarnęli i już to normalnie działa, ale ludzie stracili mnóstwo czasu i nic nie mogli robić na swoim koncie w Brawl Stars. Było to dla nich na pewno niefajne i nie mamy pewności, czy kiedyś nie będzie kolejnych takich bugów, więc jakbyście widzieli coś takiego, że ktoś niby tam daje wam jakieś darmowe skiny, jakiś sposób na darmowe skiny, których jeszcze nawet nie ma w grze, to nie dajcie się nabierać. Mam nadzieję, że dobrze wam to wytłumaczyłem i wszystko rozumiecie, ale ja jeszcze tutaj nie kończę tego filmiku, bo może ten temat już wam powiedziałem wszystko, co chciałem, związane z tymi oszustami i z tym bugiem. Ja bym chciał teraz pokazać wam jeszcze jedną rzecz związaną z Lily, czyli z nową zadymiarką. Nie uwierzycie, o co chodzi z pierwszą osobą, która ma na właśnie tej Lily 2100 pucharków. Jest top 1 na świecie, ten ziomeczek o nicku Gel, tylko to nie jest zwykły ziomek i nie uwierzycie, jak on wbił ją na tak wielkie pucharki. Już wam to mówię, ale ogólnie tego newsa podesłał mi mój widz Slide, więc bardzo dziękuję. Jak też macie jakieś ciekawe informacje na mojego Instagrama, możecie mi to podsyłać i właśnie wtedy może też wezmę je do newsów. Więc co, wchodzimy sobie w profil tego ziomeczka i zwróćcie uwagę, on ma tylko 4500 pucharków, co ciekawe. No i teraz wchodzimy sobie w zadymiarzy, dajemy sobie tutaj oczywiście od najwyższych pucharków, o, i widzicie, że on ma Lily na pierwszej mocy. Grając Lily na pierwszej mocy, chłop bił 2100 pucharków. Nie mam pojęcia, jak on to zrobił. Totalnie nie mam pojęcia. Co ciekawe, to samo chyba planuje robić z Shelly, bo już ma na niej 1600 pucharków i też ją ma na pierwszej mocy. Co to jest za dziwny ziomek? Co to jest za dziwne konto? Nie wiem, ale po prostu chciałem wam to pokazać. Kolejny news jest taki, że wczoraj swoje 24 urodziny miał Damian. Dlatego no nie muszę chyba przedstawiać wam, kim jest Damian, na pewno dobrze go znacie. I przydałoby się złożyć chyba jakieś szybkie życzonka Damianowi, co nie? Więc co, wy napiszcie w komentarzu jakieś życzenia, które składacie Damianowi z okazji jego 24 urodzin. Ja życzę mu 2 milionów subów, żeby się do tego jak najszybciej zbliżał. Dużo zdrówka, bo to jest najważniejsze. I uśmiechu na twarzy, żeby nigdy się nie wyczerpał w tym, co robi, czyli w nagrywaniu na YouTubie. Pozdro, Damian. Tak samo jak pokazać wam chciałem innego mocnego buga, który jest związany z rankedami. Generalnie jak wiecie w rankedach, gdy wejdziemy sobie w tabelę wyników, mamy tutaj pokazane osoby, które są no w topce. Właśnie w topce polskiej czy to światowej i jest pokazany ranking. To niektórzy wczoraj, gdy wchodzili w ranking, mieli takiego buga, że tam nie pokazywali się żadni zawodnicy i po prostu pisało player data missing i wszędzie była taka niebieska dziwna gwiazdka. Więc bardzo dziwna rzecz, nie wiem czy nie było to czasem powiązane właśnie z tym bugiem związanym z darmowymi niby skinami, że po prostu ich tak lagowało podczas gierki, ale no dziwna, dziwna sprawa. A dla tych, co dotrwali do końca, mam jeszcze naprawdę fajną informację. Dzisiaj o godzince 16 na moim kanale Tori 3 wleci odcinek z moją dziewczyną z Brawl Balla w prawdziwym życiu, czyli z piłki nożnej. Poszliśmy razem na boisko, graliśmy mocny piłkarski pojedynek. Mam nadzieję, że wpadniecie i obczajicie. Do zobaczenia, trzymajcie się, piona.